Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja czuję się dzisiaj uprzywilejowany. Spotkałem Chrystusa ponad 30 lat temu, w zasadzie 33, i to, co wiedziałem, że to, że centrum chrześcijaństwa polskiego mieści się w Ustroniu, w waszym kościele. No i dzisiaj tutaj jestem, po 33 latach dotarłem. Jest to dla mnie ogromną radością i przywilejem. I nie przyjechałem tutaj, żeby was nauczać, ale żebyśmy mogli się wspólnie uczyć z Bożego Słowa. Żebyśmy zrobili jak kilka kroków w tej podróży z Panem Bogiem, a będziemy mówili na tematy bardzo ważne, bo będziemy mówić o Kościele. Jest kilka powodów, dla których ja lubię mówić o Kościele. Pierwszy, najważniejszy jest ten, że Pan Jezus umiłował Kościół. I lubię mówić o Kościele, dlatego że Kościół jest kochany przez Pana Jezusa. Kiedy byłem w seminarium, jeden z wykładowców porównał Kościół do Arki Noego. Kto z was słyszał o Arce Noego? I ten kaznodzieja, ucząc o Kościele, porównał go do Arki Noego i powiedział, że któregoś razu Noe wyszedł ze swojej kabiny, chodził po Arce, pociągnął nosem i mówi: o ludzie, ale tutaj śmierdzi. Ale potem przyszła druga refleksja. Śmierdzi, ale i tak to jest jedyna łódź, która płynie. I czasami w Kościele też jest, że brzydko pachnie, nie jest dobra atmosfera, ale ciągle Kościół jest jedyną łódką, która płynie i która dopłynie, bo bramy piekielne jej nie przemogą. Stąd też będziemy mówić o Kościele. Jak już mówię, jak mówiłem, to jest taki mój ulubiony, jeden z moich ulubionych tematów. Jakiś czas temu jeden z moich przyjaciół zaprosił mnie na mecz piłki nożnej na nasz Narodowy Stadion w Warszawie. Ja nie jestem kibicem piłki nożnej, no ale chciałem zobaczyć, jak to wygląda. To był mecz, to już było parę lat temu, to był mecz Polska-Szkocja. W całym tym meczu najbardziej mi się podobali kibice Szkocji, bo tego, co się działo na boisku, nie rozumiałem. Natomiast kibice szkoccy zachowywali się fantastycznie, grali na instrumentach, ubrali byli w swoje sukienki. Ale zaobserwowałem coś bardzo ciekawego. Zaobserwowałem, że na boisku, i chciałbym, żebyście tą ilustrację uchwycili, zauważyłem, że na boisku mamy do czynienia z kilkoma drużynami. Pierwsza to jest drużyna gospodarzy. Oni są u siebie, czują się bardzo dobrze, większość kibiców jest po ich stronie. Druga drużyna to jest drużyna gości. I istota tego wszystkiego, co się dzieje na boisku, polega na tym, że te dwie drużyny są sobie przeciwne i przez cały czas ze sobą walczą. Zmagają się. I cała istota tej całej walki polega na tym, żeby jedna drużyna dokopała drugiej. Ale pośrodku tej walki, pośrodku tego chaosu, który jest na boisku, znajduje się trzecia drużyna. I to jest drużyna sędziów. Ich sympatia nie należy ani do jednej strony, ani do drugiej strony. Bo oni nie są tam przede wszystkim ze względu na te drużyny. Oni są zupełnie z innego powodu. Ich rolą jest zapanować nad tym chaosem, który się dzieje na boisku. I dopóki ci sędziowie stosują pewne zasady, to panują nad tym chaosem, który panuje między tymi dwoma drużynami. Ta drużyna sędziów, jak mówiłem, nie ma swojej sympatii osadzonej ani w drużynie gości, ani w drużynie gospodarzy, ponieważ ta trzecia drużyna podlega zupełnie innemu układowi. W tej drużynie sędziów nawet nie chodzi o to, by zaskarbili sobie sympatię kibiców. Ta drużyna sędziów podlega federacji. Albo to jest PZPN, albo FIFA, albo jeszcze jakaś inna federacja. I istota działania tej drużyny sędziów polega na tym, że ta drużyna sędziów, podlegając federacji, bierze wszystkie zasady z federacji i wprowadza je na boisku. Ale jest coś ciekawego. Nad każdą federacją jest jeden człowiek, który nazywa się komisarzem. Ten komisarz ustala zasady, on je tworzy, a rolą sędziów jest wprowadzanie tych zasad na boisku. Dlaczego używam tej ilustracji? Bo dzisiaj w rzeczywistości, w której żyjemy,
Na boisku, który my chrześcijanie często nazywamy świat, w którym jest ogromny chaos, Bóg ma trzecią drużynę. Ma drużynę sędziów, którym jest Kościół. I ta drużyna nie należy ani do świata, ani do walczących stron. Ona ma umocowanie gdzie indziej. Jej umocowanie jest w federacji, która znajduje się w niebie, a jej rolą jest czerpać zasady, które płyną od komisarza Jezusa Chrystusa i wprowadzać je tutaj, w tym świecie, by zapanować nad chaosem, który ma tutaj miejsce. Nasza sympatia nie jest umiejscowiona po jednej czy po drugiej stronie, czy po różnych stronach konfliktów, które się tutaj odbywają. My jesteśmy zakorzenieni zupełnie w innym miejscu, ponieważ jesteśmy zakorzenieni w tej federacji, w cudzysłowie, która jest na górze i naszą rolą jest czerpać zasady od komisarza, który jest tam wysoko i wprowadzać je tutaj na ziemi, by zapanować nad chaosem, który tutaj się dzieje, by stało się to, o co prosimy w modlitwie pańskiej, żeby było tak w niebie, jak i na ziemi. Myślę, że rozumiecie już tę ilustrację. Dla mnie ona jest bardzo wyrazista. I co się dzieje, jeśli na boisku sportowym sędziowie nie sędziują zgodnie z zasadami? Co się dzieje? Zamiast panować nad chaosem, który na boisku istnieje, oni go tylko co robią? Potęgują. Oni go wzmacniają. Tak samo dzieje się z nami, z Kościołem. Jeśli nie funkcjonujemy według tego, co nam zostawił Pan Jezus Chrystus, nie funkcjonujemy, to jest ciekawe. Każda federacja ma taką książeczkę, którą daje sędziom i sędziowie muszą działać na podstawie tej książeczki. Nasz komisarz zostawił nam też taką księgę. I dopóki działamy w oparciu o tą księgę, dotąd panujemy nad chaosem, który nazywamy światem. Panujemy nad tym wszystkim, co dzieje się tutaj, bo taka jest nasza rola. I jednym z problemów, z których dzisiaj się zmagamy na tym świecie, jest to, że Bóg na tym boisku zwanym światem ma sędziów, mężczyzn i kobiety, którzy powinni reprezentować Jego Królestwo, lecz często zamiast uspokajać i podporządkowywać chaos, tylko go rozbudzają. Ja pamiętam, kiedy w dzieciństwie trochę mnie piłka nożna interesowała i chodziłem na różnego rodzaju mecze, to na takich sędziów mówiliśmy, że to jest sędzia kalosz. Sędzia, który nie prowadził gry zgodnie z zasadami. I dzisiaj chcę mówić o tej trzeciej drużynie. Bo jako Kościół właśnie reprezentujemy tę trzecią drużynę, a naszym zadaniem jest reprezentowanie Królestwa w tym chaosie, w którym żyjemy. To jest nasza rola. Naszą rolą jest reprezentowanie naszego komisarza Jezusa Chrystusa, który siedzi na tronie, a my jako Kościół mamy być przedłużeniem Jego panowania wśród chaosu, który dzieje się na tym boisku, który nazywamy świat. I nieważne, kochani, czy to jest chaos kulturowy, czy to jest chaos polityczny, czy to jest chaos ekonomiczny, czy to jest chaos edukacyjny, naszą rolą jest reprezentowanie naszego komisarza tutaj wśród tego chaosu, który nazywamy światem, bo Bóg ma na boisku trzecią drużynę, która ma pokazywać, jak ma być tutaj na dole, kiedy góra jest u władzy. Dzisiaj będziemy trochę odczarowywać Kościół, mógłbym powiedzieć. Powiem wam, że bardzo się cieszę, że nikt nie siedzi oprócz pastora w pierwszym rzędzie. Zdradzę wam tajemnicę, że większość kaznodziei nigdy nie patrzy w pierwsze rzędy. W pierwszych rzędach można spać. Więc jeśli przychodzicie na nabożeństwa, żeby się wyspać, nigdy nie siadajcie w ostatnich rzędach. Tam każdy mówca patrzy, większość. Ale mniejszość mówcy nie patrzą do pierwszych rzędów, więc siadajcie w pierwszych rzędach, tu się można najlepiej wyspać. Chociaż ja o tym wiem, bo ja jestem nauczycielem z wykształcenia, wiem, że większość mówców nie patrzy do pierwszych rzędów, ja patrzę. Ale taka lekcja, wiecie, to ja potem będę o tym mówił trochę więcej. To jest taka lekcja dla nas wszystkich. Przychodźmy do pierwszych rzędów, można się najlepiej w pierwszych rzędach wyspać. Mamy więc pewną ilustrację Kościoła. Mamy ilustrację Kościoła jako tej trzeciej drużyny, która jest osadzona
jej sympatia jest zaczerpnięta od komisarza Jezusa Chrystusa i która działa w oparciu o zasady, które tutaj są napisane, aby zapanować nad chaosem tutaj na ziemi w myśl tej zasady, jak w niebie, tak i na ziemi. Kochani, Bóg stworzył Kościół jako unikalną jednostkę swoją, by, jak mówi Pismo Święte, teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebiańskich poznały różnorodną mądrość Bożą. To jest rola Kościoła. Powiem wam, że ja jestem fanem Kościoła. Ostatnio żyjemy w takich czasach, gdzie dzisiaj, mógłbym powiedzieć, trochę Kościół jest w pohańbieniu. Dzisiaj do Polski, w ogóle w całym świecie, przenikają takie nauki, które mówią, Kościół już nie jest potrzebny. Możesz być chrześcijaninem bez Kościoła. Kościół to już przeżytek, to jest w ogóle coś starego, nieważnego. Ale gdy czytam Biblię, to odkrywam, że Kościół jest Bożym narzędziem przemiany tego świata według tych zasad, które Bóg chce, aby świat tutaj funkcjonował. Takim pomysłem jest Kościół, ta trzecia drużyna na boisku, a ja powiem wam, ja jestem fanem Kościoła jako dobrego pomysłu Pana Boga. Jak myślicie, Pan Jezus się myli? Nie. A On wymyślił Kościół? No to się nie pomylił. Jesteśmy Kościołem. Pierwszy raz słowo Kościół zostało wspomniane w Biblii, w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale. Jezus wówczas przebywał w bardzo ciekawym miejscu. Przebywał w Cezarei Filipowej i jest tam ze swoimi uczniami. Znacie tę historię doskonale. I zadaje im dwa pytania. I te pytania zadaje im w bardzo ciekawym miejscu. Wiecie, ja miałem okazję być w tym miejscu, gdzie Pan Jezus zadał te dwa ciekawe pytania, do których zaraz dojdę. Miejsce to jest ciekawe, ponieważ w tym miejscu były dwa ołtarze dwóch różnych kultów. W Cezarei Filipowej było takie miejsce, gdzie był ołtarz poświęcony cesarzowi, a cesarz to był człowiek, który koniecznie chciał uchodzić za Pana Boga. A z drugiej strony, na tym samym terenie, tam gdzie Jezus zadał to pytanie, był inny ołtarz. Był ołtarz poświęcony, być może o tym słyszeliście, greckiemu bogu, który nazywał się Pan. To nie ma nic wspólnego z naszym słowem Pan. To bóstwo nazywało się Pan i cechą charakterystyczną tego bóstwa było to, że ono chciało być koniecznie takim ludzkim bogiem. Więc z jednej strony był ołtarz człowieka, który koniecznie chciał uchodzić za Boga, a z drugiej strony był ołtarz Boga, w cudzysłowie, który chciał uchodzić za człowieka, a pośrodku między ołtarzem Boga, który chciał uchodzić za człowieka i człowieka, który chciał uchodzić za Boga, staje kto? Jezus Chrystus, który jest jednocześnie Synem Człowieczym i Synem Bożym. I zadaje im dwa pytania. Pierwsze, za kogo ludzie mnie uważają? Znacie pewnie te odpowiedzi. Ja jedni za Eliasza, jedni za Jana Chrzciciela, jeszcze inni za jednego z większych proroków i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, Panie Jezu, no ludzie naprawdę stawiają Cię w takim porządnym gronie. Mają o Tobie dobre zdanie. Ale wtedy Pan Jezus zadaje im to pytanie w bardzo osobisty sposób. Zadaje im to pytanie, a za kogo Wy mnie uważacie? Jezus mówi, ja wiem, co inni o mnie mówią, ale teraz chcę zapytać moich uczniów, których przygotowuję do tego, by zostali apostołami. Ja chcę wiedzieć, za kogo wy mnie uważacie. I w tym kontekście tego osobistego pytania o to, kim jest Jezus Chrystus, pojawia się po raz pierwszy słowo Kościół. I Jezus stawia to pytanie wszystkim uczniom, ale odpowiada Piotr jako przedstawiciel całej tej ekipy. I Piotr odpowiada tak, znamy, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Jezus mówi do niego jako do reprezentanta całej grupy odpowiadającego w imieniu wszystkich zebranych. Jezus mówi tak, Piotrze, jesteś moim liderem, a teraz dostosujemy trochę Twoje imię. Ponieważ mój Ojciec w niebie objawił Ci to, kim jestem, to teraz dostosujemy Twoje imię i będę Cię nazywał teraz Piotrem. W greckim to jest Petros, głaz, duży kamień, to jest rodzaj męski.
Do tej pory miałeś na imię Szymon, a teraz będziesz miał na imię Piotr. Wiecie, co to znaczy imię Szymon? Kto z was wie, co znaczy imię Szymon? Imię Szymon znaczy Bóg wysłuchał. Ale jeszcze jest jedno bardzo niszowe takie znaczenie imienia Szymon. Wiecie, to mniej znane znaczenie imienia Szymon znaczy, teraz takie masło maślane, imię Szymon znaczy także mały kamyczek, otoczak. Taki, wiecie, co się kaczki puszcza. Taki niewiele znaczący. I teraz pomyślcie o tej całej ilustracji. Ona jest ciekawa. Ja dzisiaj od tego zaczynam, bo jeśli to uchwycimy, będziemy bardziej rozumieli Kościół, a jak bardziej zrozumiemy, czym jest Kościół w Bożym zamyśle, będziemy bardziej chcieli w tym Kościele służyć, a jeśli będziemy bardziej w Kościele chcieli służyć, to będziemy bardziej odbierać to, co Bóg ma dla naszego życia i zobaczymy większą przemianę niż do tej pory. I teraz zobaczcie. Przychodzi Jezus do Piotra i mówi, ty miałeś na imię Szymon, mały kamyczek. Ale na skutek objawienia tego, kim ja jestem, że jestem Mesjaszem, Synem Boga Żywego, nastąpiła przemiana i od tej pory będziesz kamieniem. Do tej pory był małym kamykiem, na skutek objawienia tego, kim jest Jezus, staje się kamieniem, ale Jezus mówi dalej, ale na czym zbuduję mój Kościół? Na skalę. Byłeś małym kamykiem, masz objawienie tego, kim ja jestem, stajesz się kamieniem, ale na skalę zbuduję mój Kościół. Co to jest skała? Wiecie, jaka jest definicja skały? Skała to jest, a przeczytam wam, z encyklopedii to wziąłem. W klasycznej Grece skała używane było do określenia zbioru kamieni, które były połączone razem, by tworzyć płytę skalną lub zbocze. Skała to duże skupisko minerałów, jednorodnych lub różnorodnych. To były połączone głazy. I teraz zobaczcie. Jezus mówi tak. Byłeś małym kamyczkiem, doświadczyłeś objawienie tego, kim ja jestem, stałeś się kamieniem, ale mój Kościół nie zbuduje na jednym kamieniu, tylko na kamieniach, które są co ze sobą zrobione? Połączone, żeby tworzyły skałę. Wiecie, dlaczego diabeł chce rozłamów w Kościele? Ponieważ jeśli mu się uda rozbić połączone kamienie, to uda mu się rozbić skałę. A Jezus powiedział, że na skalę zbuduje swój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Dlatego tak ważna jest jedność Kościoła. Jeszcze raz ta ilustracja, bo to jest ilustracja dotycząca każdego z nas. Kiedy nie znałeś Jezusa, byłeś małym kamyczkiem. Można było co najwyżej kaczki tobą rzucać po wodzie. Ale na skutek objawienia tego, kim jest Jezus, na skutek tego objawienia stałeś się kamieniem. Ale tylko w połączeniu z innymi tworzysz skałę, na której Jezus buduje swój Kościół. Ja wiem, że większość z nas rozumie ten tekst, że Jezus jest tą skałą. Ja też go tak rozumiem. Ale to wcale nie stoi w sprzeczności z tym, co teraz mówię. Wręcz przeciwnie, to jest niesamowite uzupełnienie tego. I myślę, że chwytamy to wszyscy, bo dzięki temu możemy zrozumieć niesamowitą ideę Pana Jezusa dotyczącą Kościoła. Nic nie znaczyłeś, ale mnie spotkałeś, nabrałeś znaczenia, ale dopiero w połączeniu z innymi stworzysz Kościół, czyli coś, czego bramy piekielne nie przemogą. Słuchajcie, to jest dla mnie rewelacja, to jest dla mnie coś niezwykłego, to jest coś niesamowitego. I potem, kiedy Piotr pisze swój list, to mówi w liście swoim tak. Wy również niby żywe kamienie jesteście budowani na duchową świątynię. Wprawdzie w tym tekście nie używa tego słowa Petra, używa innego słowa, ale to też nam ilustruje to, że my razem, jako ci, którzy dostaliśmy objawienie, kim jest Jezus, tworzymy skałę, na której Jezus zbuduje swój Kościół. Innymi słowy, Kościół ma być zbudowany z połączonych, zjednoczonych kamieni, a nie z indywidualnych, niezależnych od siebie kamieni.
Jeszcze raz to powtórzę. Kościół ma być zbudowany z połączonych, zjednoczonych kamieni, a nie z indywidualnych, niezależnych od siebie kamieni. Dlatego głównym celem diabła jest utrzymanie podziałów w Kościele, bo wie, że Jezus nie zbuduje swojego Kościoła na kupie rozłączonych kamieni, ale zbuduje na Petra połączonych kamieniach, które tworzą skałę. I musimy to rozumieć, kochani. Bo jeśli tego nie chwycimy, ciągle będziemy popadać w konflikty z samymi sobą, z innymi ludźmi, a w konsekwencji także z Panem Bogiem. Dlatego naszym celem wspólnych naszych spotkań, naszych nabożeństw, konferencji, które robimy, jest gromadzenie kamieni z różnych miejsc, by wspólnie tworzyły skałę i byśmy mogli pokazać, czym jest Kościół w zamyśle Pana Jezusa Chrystusa. To jest cel naszych zgromadzeń. Jezus mówi, zbuduję mój Kościół na skale, czyli na połączonych kamieniach i w ten sposób Jezus dopiero wprowadza słowo Kościół. W tym momencie pojawia się słowo Kościół. To ono po raz pierwszy pojawia się w Nowym Testamencie, w Piśmie Świętym. Pewnie wiecie to, ale to dla przypomnienia, bo budujemy dzisiaj fundament. Greckie słowo Kościół to eklezja. A eklezja to znaczy powołany, wezwany, wywołany. Powołany od czegoś, do czegoś i z jakiegoś powodu. I kiedy my posługujemy się słowem Kościół czy eklezja, mamy na myśli powołany od szatana do Boga, od ciemności do światłości, od grzechu do sprawiedliwości. I w tym słowie rzeczywiście mieszczą się te wszystkie znaczenia. Ale w języku greckim, kiedy Jezus użył słowa Kościół, to użył słowa, które w kulturze, w której je użył, to słowo było znane. Wiecie, ja przez wiele lat myślałem, że Pan Jezus wymyślił słowo Kościół i potem je zdefiniował. Ale Pan Jezus nie wymyślił słowa Kościół, tylko użył słowa, które już było zdefiniowane. Już było znane. Jak użył słowo Kościół, wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Nie musiał im tłumaczyć, że Kościół to jest to, to, to i to. On po prostu użył słowa już znanego. Gdy ja bym wam powiedział dzisiaj, zbuduję partię polityczną i żadne inne siły partyjne jej nie pokonają. Rozumielibyście, o czym mówię, gdybym użył słowa partia? Rozumielibyście? Mniej więcej każdy z nas wie, co to jest partia. Ale jakbym sobie wymyślił jakieś słowo, na przykład grapes. Zbuduję grapes i bramy piekielnego mnie przemogą. Kto by rozumiał, co to znaczy? Ktoś by z was rozumiał? Ja to słowo wymyśliłem, więc musiałbym je wam zdefiniować, co ono znaczy, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Pan Jezus nie wymyślił słowa Kościół. Użył słowa, które było znane w tamtych czasach i używane. Oni dobrze rozumieli, o co mu naprawdę chodzi, gdy użył słowa Kościół. I gdy słowo Kościół było używane w świecie Greków, odnosiło się do ludzi powołanych, wezwanych z poziomu zwykłych obywateli do bycia częścią prawodawczego zgromadzenia greckich miast. Uważajcie, spróbujmy to złapać. Kościół tworzyli ludzie, którzy kiedyś byli zwykłymi obywatelami, nieznaczącymi, ale zostali wezwani, powołani i posłuchajcie tego, by stać się prawodawczym organem panującym w mieście, panującym nad miastem. To była istota. I gdy Jezus o tym powiedział, oni dokładnie wiedzieli, o co mi chodzi. O co mu chodzi. Jeśli więc żyłbyś w społeczeństwie greckim i byłbyś częścią kościoła, czyli eklezja, to byś był częścią czegoś, co dzisiaj nazywamy parlamentem, kongresem, radą miasta, zarządem szkoły. I posłuchaj tego. Byś był częścią jakiegoś ciała, które stanowi prawo. Stąd ta ilustracja sędziów na boisku. Oni są częścią zgromadzenia, które stanowi prawo na boisku. Słowo eklezja nie jest więc, słowo Kościół nie jest duchowym terminem.
odnoszącym się do naszego osobistego zbawienia, ale słowo Kościół to jest termin prawny, który odnosi się do Bożej instytucji, która ma stanowić prawo w historii w myśl zasady jak w niebie, tak i na ziemi. To jest bardzo ważne. I Jezus mówi, zbuduję mój Kościół. Kiedy więc patrzysz na Kościół, to powinien on być czymś więcej niż miejscem, do którego idziesz, by być tam raz w tygodniu przez 2 godziny, by poczuć się ciut lepiej. To powinno być miejsce, które jest czymś więcej niż cotygodniowa inspiracja. Kościół powinien być Bożym narzędziem, dzięki któremu Bóg ustanawia swoje prawo w historii, w świecie, w którym żyjemy. To jest niezwykle ważne. Ja mam nadzieję, że idziecie za moim tokiem myślenia. I w taki sam sposób, jak sędziowie na boisku wprowadzają przepisy pochodzące z komisarza i z federacji, w taki sam sposób Kościół musi wprowadzać Boże zasady tutaj na ziemi, na tym boisku, który nazywamy światem. A wiecie dlaczego? Dlatego, że niedługo wnuki niektórych z nas, czy dzieci niektórych z nas będą żyły w tym świecie i lepiej, żeby były w świecie, w którym prawo Boże jest szanowane i panuje. Zgoda? I Kościół jest wehikułem, jest narzędziem, żeby to prawo było tutaj ustanowione. Niebo dało Kościołowi władzę stanowienia w historii świata prawa pochodzącego z wysokości. My mamy autorytet i jeszcze mamy do tego moc, bo Bóg nam tego udzielił. Wiecie, my mamy swoje nabożeństwa uwielbieniowe, mamy swoje kazania, to jest wszystko dobre, ale powodem, dla którego jako Kościół nie przemieniamy tego boiska, które nazywamy światem, jest to, że utraciliśmy władzę stanowienia prawa jako przedstawiciele innego króla i innego królestwa, którzy reprezentują jego interesy w historii świata. Ilustracja. Być może ją słyszeliście, bo to jest popularna ilustracja dotycząca Kościoła. Polska ma swoje ambasady na całym świecie, tak? Co to jest ambasada? Ambasada to jest kawałek Polski bardzo daleko od domu. To jest jednostka prawna. I jeśli jesteś w jakimś kraju i wpadasz w tym kraju w kłopoty, o czym marzysz? Żeby jak najszybciej znaleźć się na terenie ambasady. Bo na terenie ambasady nie panuje prawo kraju, na terenie którego znajduje się ambasada, tylko panuje prawo tego kraju, z którego ambasada pochodzi. Stąd też marzysz o tym, żeby tam się znaleźć. To jest jednostka prawna. Ambasada nie należy do kraju, w którym się znajduje, ale do kraju, z którego pochodzi. W ambasadzie polskiej obowiązuje prawo polskie, a nie prawo kraju, na terenie którego on się znajduje. Kościół Jezusa Chrystusa powinien być takim kawałkiem nieba daleko od domu. Powinniśmy być tym miejscem, w którym mieszkają wartości wieczne, wartości niebiańskie, by historia doświadczała prawa, które pochodzi z wieczności. Ale kiedy my, jako Kościół, którzy mamy stanowić tutaj na ziemi prawo Boże, odmawiamy stosowania prawa albo stosujemy nieprawidłowo to prawo, jak czasami sędziowie, to my wprowadzamy chaos na boisku zamiast go regulować. Bo zobaczcie, nie zastanawia was to, jak to jest, że mamy te nasze kościoły z ludźmi, programami, budynkami, pastorami, starszymi, liderami, działaniami i co mamy wokół nas ciągle? Ciągle mamy bałagan, zgodzicie się? Jak gdy obserwuję, powiem, nasz kraj, ja jestem przerażony tym, co widzę. I sobie myślę, że gdzieś musi być tak zwany trup w szafie. Zadaniem nas jako Kościoła jest bycie, w cudzysłowie, Bożą instytucją stanowiącą tutaj na ziemi Boże prawa, Boże zasady. Dlatego czytamy, że Bóg chce przez Kościół pokazać swoją różnorodną mądrość. I jeśli Kościół działa tak, jak działa ambasada,
to mówi do zwierzchności i władz i sił świata, które działają tutaj w historii. Ale jeśli Kościół nie przemawia jak ambasada, nie ma wpływu i nie dzieją się ważne i dobre rzeczy. I jeśli Bóg nie będzie mógł przez swój Kościół przemawiać tak, jak powinna działać ambasada, to nastąpi rozpad naszego społeczeństwa. Po co nam to mówię dzisiaj i sobie? Po to, żeby nam pokazać, jak bardzo ważne miejsce zajmujemy w świecie, w którym żyjemy. Wiecie, to my mamy wpływać na ten świat. Niektórzy chrześcijanie są ciągle naiwni i myślą, że jak ta opcja polityczna wygra wybory, to będzie tutaj zmiana. Albo jak ta wygra, to będzie zmiana. Chcę wam powiedzieć, że Bóg nie zbuduje, nie zmieni tego świata przez czerwone kamienie, przez niebieskie czy przez żółte. Ale Bóg zmieni ten świat przez skałę, którą jest Kościół. Ja przestałem być naiwny i nie wierzę, że jakakolwiek partia coś w tym kraju zmieni, jeśli Kościół nie zajmie swojego stanowiska, a naszym stanowiskiem jest bycie reprezentantem naszego komisarza Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi, by być reprezentantami Jego prawa i wprowadzać je tutaj na ziemi zgodnie z zasadą jak w niebie, tak i na ziemi. Bóg chce działać przed swój Kościół. Ale tak długo, jak kamienie pozostają tylko luźnymi kamieniami, nie stając się skałą, nie zobaczymy manifestacji tego niebiańskiego biura i komisarza, który tam jest w niebie. Dopóki będziemy działać jako luźne kamienie, nic w tym świecie nie zmienimy. Nic. Jezus mówi, zbuduję mój Kościół, Eklezja. I za chwilę udowodnię, że Jezus mówi tutaj w kontekście stanowienia prawa, a nie tylko w kontekście duchowym. Zobacz, Jezus mówi tak. Zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I musimy to mocno zrozumieć. Wiecie, czasami chrześcijanie myślą, że w świecie istnieje bitwa między Bogiem a diabłem. To nie jest prawda. Wiecie, to tak jak ja bym chciał walczyć, nie wiem, z Adamkiem czy z Gołotą. Wyjście na rynki leży. Nie ma wojny między diabłem a Panem Bogiem. Jest wojna między diabłem a Kościołem. To jest wojna, która się toczy. Ponieważ nie może być walki pomiędzy wszechmogącym, wszechobecnym, wszechwiedzącym, wiecznym bytem, a Jego stworzeniem. To jak ja mówię, tak jakbym ja powiedział, że będę walczył z Panem Adamkiem. Ta walka nie trwała by długo. Dlatego wystarczyłoby jedno słowo, żeby Bóg powiedział i diabeł zakończyłby swoje istnienie. Jest wojna między Kościołem a diabłem. Dlatego jest mowa o tym, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Nie przemogą Kościoła, dlatego że my bój toczymy. Nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami. To jest wojna między Kościołem i siłami zła. Wiecie, w Biblii bramy były miejscem, gdzie ustanawiano prawo w Izraelu. Słowo brama było terminem prawnym związanym z prawodawstwem, z ustanawianiem prawa. Gdy więc czytamy o bramach Hadesu, czyli bramach krainy zmarłych, to znaczy, że piekło nie będzie miało ostatecznej władzy, jeśli Kościół będzie działał zgodnie z tym, jak go Pan Jezus Chrystus zaprogramował. Inaczej mówiąc, prawo śmierci nie zniszczy Kościoła, jeśli Kościół będzie działał jak skała. Bo to jest zapowiedź Pana Jezusa Chrystusa. To jest zapowiedź Pana Jezusa. Zauważcie, że Jezus powiedział tak. Ja buduję mój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Piekło jest w defensywie, a my atakujemy. Wiecie, chcecie wiedzieć, czy wasz Kościół jest Kościołem Jezusa Chrystusa? Co chcielibyście wiedzieć? Jest prosta odpowiedź. Jezus mówi, że Kościół, który On buduje, piekło, z Kościołem, który on buduje, piekło przegrywa. Zgoda? Tam jest tak napisane? Prawo krainy umarłych przegrywa. Prawo śmierci przegrywa. Najprostszym więc sposobem rozpoznania, czy Twój Kościół jest Jego Kościołem, jest sprawdzenie, kto wygrywa. Proste. Jeśli Kościół wygrywa, to znaczy, że to jest Boży Kościół. A jeśli piekło wygrywa, to znaczy, że nie budujemy jego Kościoła. Jeśli budujesz mój Kościół, Jezus powiedział, to prawo śmierci go nie pokona.
I problem, jaki mamy miejsce w Polsce i w każdym innym miejscu na świecie, to problem z Kościołem, a nie ze społeczeństwem. Problemem jest Kościół, który często nie stanowi tego, do czego został powołany. Bo Bóg powiązał to, co robisz, z tym, czego nie robi, z tym, co robi lub nie robi Kościół. Wiele problemów, które trwają latami, nie trwałoby nawet minuty, gdyby Kościół użył tego autorytetu, który Pan Bóg mu dał. No, znacie to. Tam jest napisane dalej, że dam ci klucze od królestwa. Zgoda? Pamiętacie, że tam jest mowa o kluczach. To taka ilustracja. Wiecie, kiedyś jeden z pastorów był na znajomych, pojechał na konferencję do jednego miasta i tam mieszkał, jeśli dobrze pamiętam, mieszkał w hotelu Marriott. A następnej, zaraz kilka dni później przemawiał w drugim mieście i tam mieszkał w hotelu Hilton. I przyjechał do tego hotelu Hilton, wrócił z hotelu Marriott, przyjechał do hotelu Hilton, zarejestrował się, poszedł do swojego pokoju i próbuje tym kluczem takim elektronicznym otworzyć drzwi. No i nie jest w stanie. Wkurzony wrócił do recepcji i rzucił ten klucz, mówi, że to nie działa. Kobieta spojrzała i mówi, panie, no co pan, kluczem od Marriotta chce pan otworzyć drzwi od Hiltona? I czasami działamy tak, jak tak działa Kościół. Nie używamy kluczy Jezusa, by walczyć z bramami piekła. A my dostaliśmy to. A królestwo to całkowite panowanie Boga nad Jego stworzeniem. Jezus dał nam klucze, którymi mamy walczyć z bramami królestwa. Pamiętacie tą historię z Księgi Jozuego na pewno, z 5 rozdziału. Jozue przygotowuje się do wojny. Naprzeciwko niego wielki przeciwnik Jerycho. Wyszedł na rekonesans, chodził wokół murów i gdy tak chodził, zobaczył wielkiego wodza z całą armią stojącą za jego plecami. I wtedy pomyślał sobie, no to nie był głupi facet, więc pomyślał sobie, muszę go zapytać, po czyjej jest stronie. Bo jeśli jest po stronie Jerycha, no to mamy problemy. Jeśli jest po naszej stronie, to mamy pomoc przeciwko walce o Jerycho. Więc chce się dowiedzieć, po czyjej on jest stronie. I zadał mu pytanie, po czyjej jesteś stronie? I parafrazując tę odpowiedź tego wielkiego anioła, można by było powiedzieć tak. Anioł mu odpowiedział, ten wódz mu odpowiedział, wiesz co, Jozue, coś tobie się pokręciło. Ja nie jestem ani po waszej stronie, mimo że jesteście ludem Bożym, ani po ich stronie. Ja jestem wodzem zastępów niebiańskich. Jestem wodzem Bożej armii i nie przyszedłem, żeby wybierać strony. Ja przyszedłem po to, żeby przejąć pole walki. Czujecie to? Ja nie przyszedłem po to, żeby stanąć po jednej czy po drugiej stronie. Ja przyszedłem, żeby przejąć pole walki. I słuchajcie, Bóg ma swój plan. Bóg ma swój plan. W czasach dzisiejszych Kościół czy chrześcijanie, myśmy zostali wessani przez ludzką politykę. Lecz tym, kim mamy być tam, gdzie jesteśmy, to mamy być dostarczycielami światła i przejmować kontrolę nad polem walki. To jest moje i twoje zadanie. To są zadania Kościoła, w którym jesteśmy, ale myśmy pozwolili, żeby wessać się w te różne polityczne zawiłości i nie działamy tak, jak powinien działać Kościół. I tak długo, jak Kościół będzie używał ziemskich środków, tak długo nie będzie słyszał nieba. I podsumujmy to, co zostało do tej pory powiedziane. Zaczęliśmy od ilustracji drużyny meczu piłkarskiego. Mamy dwie drużyny przeciwne, które ze sobą walczą i mamy trzecią drużynę, drużynę sędziów, której nie chodzi o to, żeby sobie zaskarbić sympatię kogokolwiek na świecie, ponieważ są osadzeni tam wysoko. Mają swojego komisarza Jezusa Chrystusa, który zostawił im swoją książeczkę i dopóki działają zgodnie z tą książeczką, wpływają na chaos, który dzieje się na świecie. Drugą ilustrację, którą wam zostawiłem i sobie, to zamiana imienia Piotra, Szymona na imię Piotr. Byłeś małym kamieniem, doświadczyłeś objawienia, kim jest Jezus, stałeś się dużym kamieniem i razem z innymi tworzysz skałę, bo tylko skała, która jest zakorzeniona u komisarza, może zmieniać ten świat.
Daliśmy trzecią ilustrację, ilustrację ambasady, czyli przedstawicielstwa kraju, który jest bardzo daleko na terenie innego kraju. Ambasady, która reprezentuje prawo kraju, z którego pochodzi, a nie prawo kraju, na terenie którego się znajduje. I Kościół jest taką ambasadą, która reprezentuje prawo Królestwa Bożego tam z wysokości, aby działo się ono na ziemi. Ponieważ Kościół jest jednostką prawną, która przez Słowo Boże ma tworzyć tutaj takie zasady, ma wpływać na każdy element życia społecznego, kulturalnego, by działo się tak, jak mówiliśmy, tak jak w niebie, tak i na ziemi. I ostatnia ilustracja. I nią zakończę ten pierwszy wykład. Młode małżeństwo tuż po ślubie wyjechało w podróż poślubną. Podróżowali, rozmawiali ze sobą, był już wieczór, pogoda nie była taka nieprzyjazna, padał deszcz, było trochę ślisko. I kierowca, ten pan młody, zagapił się. Zagapił się i wjechał na czołówkę z samochodem nadjeżdżającym sprzeciwka. Uderzył z całej siły, wylądował w rowie i gdy się ocknął, okazało się, że samochód, z którym się zderzył, uciekł. Widocznie nie był tak rozwalony, uciekł. Ciemno, on gdzieś leży w rowie, patrzy, jego żona cała we krwi, zakrwawiona, rozumie, że to są jej ostatnie chwile. Więc nie wie, co zrobić. Wybiega z samochodu, rozgląda się i nagle po drugiej stronie ulicy widzi tablicę, świecącą się tablicę. Lekarz medycyny Jan Iksiński. Więc resztkami sił wyjął żonę z samochodu, przeszedł na drugą stronę ulicy i zaczął dzwonić do drzwi domu. Wyszedł starszy człowiek i mówi do niego, niech pan mi pomoże. A lekarz mówi do niego, przepraszam, ale ja już nie praktykuję medycyny. I ten człowiek powiedział mu tak, albo pan natychmiast zdejmie tablicę ze swojego domu, albo zacznie pan praktykować medycynę. I powiem wam tak, albo my zdejmiemy z naszych budynków napis Kościół, albo zaczniemy praktykować to, co jest zapisane w tej księdze, to, co odbieramy od komisarza, by wpływać na każdy aspekt życia tego kraju. Nie będzie zmiany, jeśli tego nie zrobimy. Stąd właśnie taka jest istota Kościoła. Do tego Bóg nas powołał. To jest coś wielkie, coś niezwykłe, coś niesamowite. I jeśli zaczynamy to rozumieć, to z naszej głowy i z naszego serca uciekają pomysły na temat rozwalenia Kościoła, kłótni między wierzącymi ludźmi, bo zdajemy sobie sprawę, że mamy zupełnie inną rolę. Mamy reprezentować naszego komisarza, Jezusa Chrystusa, by wpływać na ten chaos, którym jest świat. Dlaczego? Dlatego, że, jak już mówiłem, za kilka lat, gdy my odejdziemy z tego świata, będą tu żyły nasze dzieci, nasi wnukowie i nasi prawnukowie, jeśli Pan Jezus nie przyjdzie. Bo jeśli Pan Jezus przyjdzie, to zapomnijcie o tym, co dzisiaj mówiłem. Ale jeśli nie przyjdzie, to powiem tak, na Boga. Bądźmy Kościołem, a nie kupą rozwalonych kamieni. Bądźmy skałą, która jest silnie ze sobą połączona. Ufajmy temu, który jest komisarzem i dzięki Jego słowu wykorzystujmy autorytet, by przemieniać ten świat, by wpływać na oświatę tego kraju, na sądy tego kraju, na politykę tego kraju, na ekonomię tego kraju, na wszystko w tym kraju, bo takie jest nasze powołanie. I kiedy Kościół zacznie być Bożą ambasadą, wtedy nastąpi przemiana, której tak bardzo pragniemy. I stanie się to, o co prosimy. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź Królestwo Twoje. I takiego Kościoła sobie i wam życzę. Amen.